Siemanko, siemanko, jest to WRTS, ekipa z The Forest, Świątek, który już mi się pokazał na ekranie, siema. Aha, no Świątek, no, no bardzo brawo, że nic nie mówi. A, ale... ej, przepraszam bardzo, wiem, wyciszony mikrofon, witam bardzo serdecznie. Tak myślałem, tak myślałem, jeszcze na TeamSpeak'a popatrzyłem, że się jeszcze nie wyciszyłeś przy okazji. Sam do siebie mówię. Tak, tak, no, no i Hunter, no Hunter cześć, tam jest. Witam. I LJ to tam się kampi za drzewem. Dzień dobry. Tak, tak, lecimy z ekipą z The Forest, oczywiście standardowo na początku. Jeżeli lubicie tę serię, to oczywiście zostawcie kropeczkę w górę. Wtedy wiemy, że seria wam się podoba i lecimy dalej. I słuchajcie, dzisiaj mamy taki plan, żeby wreszcie te drewna dokończyć, żebyście już to nie pisali, żebyśmy już czymś innym się zajęli. Po prostu zakończymy dzisiaj ten temat, spróbujemy, jak się nie wyrobimy, to poza odcinkiem to zrobimy i wreszcie się zajmiemy jakimś domkiem, czymś świeżym. Czy ja cię, Hunter, właśnie tym drzewem dupnąłem? Ja nic nie poczułem. Ja bym jedną osobę tutaj potrzebował do siebie. Teraz żeś się położył normalnie. No zaraz teamwork jakiś zrobimy, tylko ja jestem głodny, to sobie gotuję coś. Idę coś przykąsić. Ej, mój lizard jest zielony, o kurde. Ej, czekaj, gdzie dawać belki ogólnie, jak się zetnie? No, w mur wkładaj. Od razu? Do muru, od razu, kurde, tak jak zawsze robiliśmy. Tak jest najlepiej. Dobra, ja sobie podkładam, bo też trochę mięska mam tutaj na ten suszak sobie wezmę. Kurde, miałem taki fajny plan rozpoczęcia odcinka, Świątek tu z mikrofonem poleciał, że po prostu... już źle to by wyszło, nie? Ale... Ale chciałem cię wprowadzić w coś takiego, żebyś nie wiedział, co powiedzieć. Ale to nieważne. Nie wyszło. A to Świątek ciebie tak wprowadził. No to Świątek mnie sterował, a nie ja Świątka. No tak wyszło, nie? No i prawidłowo. No, jak to woli. Dobra, pany, dobra. To z której strony teraz tniemy te drzewa? Którą stronę ja robimy? Ja cały czas kończę to... Dokolwiek. Tam, gdzie są dziury, trzeba. No. I najlepiej tu, tak wykipię, jak wtedy, żeby tu zrobić... Tu jest najtrudniej, wiesz co? Ja bym proponował tutaj tą ściankę właśnie, co jest od... od dołu jakby, no nie wiem, no... Tutaj, o właśnie, tu gdzie Hunter jest, bo tutaj z lewej strony to tutaj jest pusto wszędzie. Jakby się to zrobiło, bo to jest taki mały skrawek, powiedzmy, ale on jest taki najbardziej tutaj odsłonięty i najtrudniej tutaj się nosi. Najwięcej biegania to będzie. Chyba, że po saneczki polecisz tam. Ja tam mam jedne gdzie saneczki, były? No tu widzę, co? Że są dwa saneczki mamy, bo to i świąt. Ja sobie jedne przyniosłem. To ktoś tak, ja będę montował te saneczki tutaj z tym, z drzewem. No bo spoko, z tymi saneczkami to zawsze lepiej tam będzie to budować właśnie. No. I będzie gitara. Nie, jak dla mnie to każdy powinien mieć właśnie w ogóle sanki swoje i wtedy by było w ogóle zarobiście, nie? A w sumie. Zaraz kuźwa zrobię. O, macie kolegów. Już? Nie, kuźwa? Nie słyszałem. A, ja widzę. A no, widzę. To i taki ziomuś. Kolega. Ziomuś. Za mnie wow, tu cała banda jest! Puszcz ty w morzu. Jak mnie skurwa, nie wiem, co wy krzyczycie, nie? A tu patrzę, cała ekipa tu jest i ich ekipa, nie? Ekipa na ekipę się rzuciła. Ty kurde, Janusz, ja pierdzielę. Pierdzielę, dobra. Ta siekiera nie jest dobra do bicia stanowczo. Ja pierdzielę. Daję radę. Dobra, coś mu wyleciało. Wiecie okay. Co? I cisza. Tak czy siak, do bicia, to by się jedna katana przydała, nie? No to wiadomo. Bo jednak szybsza była i się mniej staminy marnowało. Na katanę. Ale to na saneczki wkładam. Ja nie widziałem jeszcze katany w tej grze. No tam, gdzie byliś. A nie, to nie było. Kiedyś nie w fajnym miejscu leżała, ale później zrobili. Ona leży. Kiedyś była w tej wiosce, przy nie? Tym, przy tej jaskini, czy. Znaczy w tej jaskini w sensie. Tam, jak była przy jaskini, to leży w tej jaskini chyba. No, ale chyba gdzieś uwaga, głębiej, nie? Uwaga, poleci drzewo. Halo, gdzie jest najwyżej umrę. Obok ciebie są dwie pary tutaj psanków. Jedne widzę, bo jest załadowane, ale drugi a nie widzę. A tutaj są drugie, zobacz. Troszkę dalej. Okej. Dobra. Dobra, i mamy to ja sobie je zawinę. Ja tu wam całą latające sanki. Daję. Dajesz, ja tu przygotuję kolejny projekt w takim razie na sanki. To ja w sumie zrobię jeszcze. No to ja czekam. O nie, ja chodźcie przy patyku. Tu ktoś zakończył, jak chciałem się przebić. Jak macie patyki, to chodźcie, dajcie tutaj na te sanki. Mam tylko dwa. Zaraz dam. Zaraz dam, tylko lecę tutaj z saneczkami. No dobra. Klikaj to V, kuźwa, jak ci klikam. No żaluj. Gdzie ty dajesz ten projekt? Tam. Tyku. Za mało patyków mam, nie. Kurde, jak to jest ciężko robię? Z tymi drzewami, bo tu jest z górki wszystko. Trzeba uważać, aby nam nogi nie uciekały. O, uciekają! Ujda. Ale damy radę, pozbieramy. Jak spadną, to w jedno miejsce przynajmniej. No tak, w dziurę. No powiem wam, że z saneczkami to jest ta sprawa. A, tutaj są patyki w ogóle. To można właśnie sobie pobierać. Szuką patyków, ale chyba nic nie ma.
Lecę na was. Ja mam 4 już. O, widzę takiego jednego. O, widzę, dobra. Tu więcej ich jest. Ej, co, co jest, kolegów? Ej, słyszę. Jak one się drą? Łodzie, panie! No, o, na Huntera się rzuciła cała Hunter, zgraja. Nie ryzykuj. Hunter. Co ich tak dużo tutaj dzisiaj? No, dzisiaj tu no bo jesteśmy przy samej tej dziurze, może ale dostał webshota. Może. Ale wyłapał jeden tak samo. Uuu, podnoś się, Boże. Kuźwa, gołe cice. To ty ślepoto! Jeszcze sarna się ślepoto żyła. Sarna przy okazji obrywa, tak? Ona jest kuźwa nieśmiertelna, dobra. I śmieciu. Nieśmiertelna sarna. Głupi. Ale dupsko wypięła, stary. Zginął. Jo, pierdziele, ty. Ale, no, ale nie, to musisz zobaczyć. No zobacz, co ona zrobiła, ty. Wasze prywatne interesy, to pomiędzy wami. Stary, dawaj, ale ona niby ma... Dobra, ale nie masz na to śmieci. Dobra, jest git. Czy nie masz dobra. Na co liczyć, tak? Ale nie, ale ej, ale Hunter, albo święty, to musicie zobaczyć, jak ona się ułożyła i dałeś. O, już się nie da. Ja. Tylko już idę zobaczyć. Jeszcze nie widziałem, żeby się ktoś tak ułożył. Gdzie? No tutaj leży. Będzie pokazywał teraz. No nie widzisz, no widzisz tych zadów? A tutaj, dobra, czekajcie, Laga na łeb i za ojczyznę, dawaj. Nie no mówię ci, że dziury nie ma. To sobie zrób masz się kierę. No nie powiem, że nie. Nie powiem. Musisz wyskrobać sobie, nie? To jest ona, miała cycki. Chyba. A, dobra. Chyba, że sobie umią przeszczepiać, nie wiem. No patrząc na ich matkę, to wszystko jest możliwe u nich. Ej, dwa patyki. Oj, to... elegancko. A ja już? A. Dołożył, ja dobra. Nie ważne, Świątek. O, baran z Komodo, chodź. Tyk. Nie, bez kitu, tak po prostu załadować masakryczną ilość sanek, a potem tylko z tymi sankami jeździć, nie? A ja już lecę, wiesz? Będzie dobry tutaj, pomysł. Tak trzeba to ogarnąć. Ja patrzę, czy dobra, tu gdzieś deski. To ja bierę saneczki. Ty, sanki mi poleciały w kosmos, nie? No, to jest ekspedycja na Marsa. Gdzie jest tak, Betes jest tam, to jadę do ciebie. W takim dobra. Razie. O, ja cholera, też jadę. Tu jest... No, nie, ten cały murek uzupełniam. Odłóż to, kuźwa. Dobra, LJ, bierz te sanki i jadziemy. Ała, proszę się we mnie nie ładować. Aha, bo tu jest ściana, kolor. Tak, to jest ściana. Musisz tam, gdzie jest dziura, to z prawej strony dziury. Dobra, a nie, tu wszędzie, jest... tu wszędzie jest pobudowane, what? Przecież żeśmy budowali nie do końca ten mur, to jak ja tu budowałem do końca. Aha, dobra. Ja tam też do końca, ale to dopiero na końcu tam, gdzie teraz nosimy to. To dobrze, że tu jest w ogóle opcja, żeby pojechać tutaj. A tu już jest wszystko zbudowane praktycznie, o lol. No, ta strona a ja w tą stronę pojechałem. A, jeszcze tutaj. To... O! Co znowu? Słyszałem. Proszę się zamknąć. A ja nie słyszałem, a jestem... No, to dobrze, czołówka, proszę czołówka. Się zamknąć. Nie! Dobra. Tak, Nelcia, a ja się będę za plecami, Werty, za plecami. Rzuciłeś tymi kłodami. Gdzie? Tutaj, a uciekł mi. O, parkour master jakiś. No. Poleciał. Dobra. Poświecił dupą, poleciał, nie tak. A jestem na kamerze. A tak no, właśnie na nią jadę, tak? zobacz. O kurde, to jest cała ekipka. Ale kurde, coraz więcej ich jest bez kitu. Tutaj będzie gotowe i będzie okej. Okay. Lepszą siekierę do bicia. Siekierę do bicia, o nie! Pomóż! Jadę do człowiek. Idę pomóc. Ona nam kradnie wózek, ej. Jody z sonkami. Poleciała do was, chłopaki. Mhm. Ty, Hunter, ona leci do ciebie, stary. Nie, ona poleciała do nas do ogniska. Tak? Aha. To weź ją, bo ona może zniszczyć nam tą. No, jedzenie nam kradną. No, bo to są dziady. To złodzieje są. Mhm. O, właśnie, właśnie do... Ty cholero, ty... Jak ktoś to krzyć, to ci pomożemy. Dobra. Drewno, tylko się nie respij, jak padniesz, bo... Bo no. Bez sensu. Damy raz. Ty poleciała na mnie, jak no. Uderzałem się kierą. I tak poleciała na mnie i tak jeb gleba. Pięknie to wyglądało. Stary, twoja uroda ją powaliła chyba. O, dzięki, wiesz co? Kuźwa. Już mam taki szpetny ryj, kurwa, że jak ktoś mnie uderzy, to trendowatym się zostaje. Najważniejsze, ktoś co mi się zostawił. Kurwa, ja mam taki dystans, dobra. Że Usain Bolt by go nawet nie przebiegł, nie? Dobra. No tak. Uwielbiam po sobie cisnąć. O, wymiana, widzisz jaka wymiana, kurde? No. Dobra, to ta. Dużo mam szmat? 14. Ej, tu jakieś sanki ogólnie jeszcze stoją, jakby ktoś tu no się wybrał po mnie. Nie, bo Hunter wracał z sankami. Jeszcze jakieś jedne są. Dobra.
A się zmęczyłem, że aż sobie ubiję. Nie, to tam są właśnie moje, co zostawiłem. Ale ty biegłeś z sankami, to jak żeś zostawił? Nie, tutaj tam zostawiłem sanki, a później pobiegłem na tego, żeby tam ogarnąć. A czekaj, to może świątka mi je. Aha, czekaj, no. Dobra. No i nie patrzyłem na nikt. Nie ma więcej? Od razu. Nie ma. Ej, patrz, tam ptak zjada go. Tego zdechlaka, a nie. Pa. No, leciał. Bez kitu. A mi dopiero teraz usiadł na nim. Ej, może przygotujcie też tam jakieś ognisko i byśmy kostki zbierali wtedy. A to można, to ja je poznoszę do tego, do naszego ogniska i tyle. O, chcesz kolejny ich przyciągać? Pryncypał. Czerwony z trupów robić. Mamy radę, bo kości i tak byśmy za wiele, znaczy trochę jednak byśmy zebrali, ale i tak byłoby trochę. Tą mniejszą siekierką większe damage jest, nie? Tak, tak. Chyba tak. A nawet jak nie mniejsza, to szybciej bijesz. No. Tak parę razy szybciej, także jest o wiele lepiej. No tam ale tych kurde blizzardów teraz też się pojawiło sporo. Bach! Tak strasznie dużo właśnie jest jaszczurków. No i dobrze. Jest co jeść. No ale no, gorzej, że też i tych kanibali coraz więcej. Mm. Ale kurde, ja tu przyjechałem po belki, a tu belek nie ma, co jest. No, no właśnie, już jest dlatego z niepełnym wózkiem biada. No chodź tu gnoju, będę cię gonił przez całą... Czekaj, a jakbym tak na wózek ci załadował? O spierdalaj. Byś mógł przepraszam, ja powiedziałem do tego... Ja chyba nie zadziała. Dobrze, jakbyś właśnie do Świątka powiedział. Nie, nie, Świątek, nie mówię do ciebie. Świątek coś tam gada. Nie, jadąc. Mi się wydaje, że nie będziecie. Nie, bo to kolizji jakby nie ma, nie? No. Nelcia, co ty tam psujesz? To ja idę ścinać drzewo. Nelcia? Poczekaj, teraz się zastanawiam, z której strony ogólnie, nie? No, Nelcia? W sumie tak za blisko tutaj nie ma drzew już. O, kolejny baran z kobolą, chodź tu. Kurideły. Dam. Trzeba się poprzechodzić. Dobra, tu jeszcze od dołu trochę może się uda. W ogóle takie pytanie do was. Czy wycinamy wszystkie korzenie, które mamy na terenie naszym, czy zostawiamy? Jeśli będą nam przeszkadzać, a to bo się da? Na przykład coś chcemy zbudować, to tak. Aha, no ostatnio odkryliśmy się. No da, normalnie siekierką. Tak? Co ty gadasz? Już teraz to wprowadzili. Kiedyś dało się tylko na bombach. Tak, no dobra, ale się to normalnie. Co, z tego drzewo nie będzie, nie? Tak, tak, później już nie odrośnie normalnie. Na tym ale wiesz co, to jest dobry patent, bo jednak jak mają odrastać i człowiek nie chce mieć gdzieś tam koło siebie blisko... No tak, tak, dlatego... Dobry patent. Leć. Tam jeszcze nic nie zniszczy, nie? No. Ja cię nie mogę czy, w ogóle. Czy ta twoja... Nie ma już tej twojej... A nie, jest ta twoja wypięta, zabieraj ją na ognisko, co ty na to? Kurde. Podgrzejesz, mówisz, tak? No, będziesz miał ciepłe danie. Danie? Na talerzu wręcz bym powiedział. Dobra, kosteczki poskładałem. Tu ty weź, bo sobie wyobraziłem takiego dupala na talerzu. Ja jestem chory człowiek, ja mogę sobie różne rzeczy wyobrazić. Bo ja wyobraźnia nie zna granic. O, mam kolejną chętną. Taki jesteś cwany, no, LJ? Ty też oddał do pana. Taki cwany jesteś z wyobraźnią? To sobie wyobraź, zakończenie mody na sukces, proszę bardzo. No, ale przepraszam bardzo, tutaj, bo ja wyobraźnia potrafi sięgać daleko, ale aż tak daleko to ja nie sięgam. No właśnie. Ale ja mogę, bo skoro oni tak wszyscy ze wszystkimi, to może to oni stworzyli tą matkę z The Forest, nie? Ale co, z mody na sukces? Tak, powiem ci tak, zobacz. Wiesz co, ja wiem jakie będzie zakończenie. Ze wszystkimi, to są wszystkie dzieci sklonowane i połączone razem. Stary, ja już wiem jakie będzie zakończenie. Nie, ale naprawdę, tam to jest patologia kompletna. Po prostu wszyscy zginą, to będzie zakończenie. Nie ma miejsca. Happy end. Happy end. Dobra, wózki pełne, ja jadę. Dobra. Everybody get down! Jaki drop był, czekaj. Sarenkę zabiliście, ale nie oskrobaliście jej, kurde. Takie wandale, co to było? Nie! Czemu koło mnie przyleciała kłoda z prędkością 100 km na godzinę? Możliwe, że to dokładnie 98,5. Nie żyłeś dużo. Bo ja rzuciłem kłodę. Cześć, bo ja miałem fajny motyw z sankami, chcę zgliczować. Poczekajcie, tą ścianę już mamy prawie całą, tak? Ja wózek położyłem. Ty wiecie co tak. Ty, a jakby oni tak fajnie z tej takiej wielkiej dziury, nie jak oni by tak się wdrapywali na prawie przykład. Prawie lata. To by dobry był, to dobry motyw by był, nie? Tak wiesz, to jest z dziury wychodzą te zombiaki, te nie zombiaki. No, tylko, no, że już tak, wiesz, tak widać, tylko te łapy tak wychodzą, wiesz, kurde, jak w jakimś filmie zombie albo co. Tak, a ty tam stoisz i depczesz im po palcach i łapiesz jakby do środka. I trolala. Bez kitu. O ty. Kradnę. O ty.
Radę był. Dobra, tutaj czy ty patrz, no bo zauważ, nigdy się żaden ząb jak tutaj... W jakimkolwiek filmie, nigdy się chyba żaden ząbek nie sprął tak, bo nie wiem, że go tam właśnie biją, zastrzeliwują, czy coś tam innego, nie? A jakbyś tak w końcu jeden wkurzy, będzie panie, panie zostaw mnie pan, no co ja panu robię, no. Wiesz co? Głodny tylko jestem. Jest serial I Zombie, no nie? To tam ząbiaki są normalnymi jakby ludźmi, no nie? O, tyle, że muszą żreć mózgi. Ale normalnie myślę, że tak dalej. A ja widziałem chyba kiedyś jakiś taki film właśnie, że... Taki pseudo... Znowu jakaś się tutaj śmieje. No goni mnie, na plecach mi siedzi. Jakiś Janek. Jakaś psychowanka, stary. Co mówię? Weź ją tam, nie? A jest. Weź jej tam, wbij się kierę w jeździe. Dobra, jadę do rozpędzę się. Cholera jasna, jaszczurka mi stanęła na drodze. No to Hunter, dobry przeciwnik się trafił. Nie, ale wiesz co, ona chciała mi ten, pierwszeństwo mi wymusiła, kuźwa, głupia jedna. No dary, jak ona piszcie, ty. Dobra, już. No bo psycho w końcu, nie? Załatwiony. No, gdzie on teraz, tam doszło. Gdzie świątek jest, tak? Tam do tego muru? No tutaj jeszcze brakuje troszkę. Dobra, pędzę. Gdybym umiał piszczeć, to bym ci i tak, wiesz, przytoczył, jak ona piszcie, ale nie umiem. Ścinasz to drewno, czy nie? Kurde, wale. O. Walisz. Ale jej fajnie głowa wali. A efektu wali, nie ma, nie? To takie coś życie. Coś jest nie tak. Ale może to drzewo bezpłodne je. Czy ktoś mi zarąbał właśnie? Plecy nie, dobra. Plecy nie, ja ci tylko drewno zarąbałem. Nie, ktoś tu, po prostu tak czułem, jakby ktoś mi zarąbał, nie? Tak czułem to siedząc przy komputerze. Okej. Okay. Może nawet jakiś tam... To sobie wyobraź, co byś miał, jakbyś za sobą na przykład miał jakieś pomieszczenie, albo drzwi, albo coś. Dopiero byś miał schizę. Ale dobrze, że mam ścianę, jestem szczęśliwy. No właśnie, także... ja przez wiele lat miałem za sobą normalnie drzwi, jakby wiesz, resztę pokoju, kurde, nie, jak mi się ktoś zakradł. Was też najgorzej. Jeszcze pomyśl, jakbyś na przykład grał na jakichś, nie wiem, VR-ach, okularach. No. W horror i nagle ktoś przychodzi, na przykład o, tutaj obiad. Nie, już mnie jasno, widzę, po prostu tak robili, że wiesz, że po prostu krzyczeli, aż jej w końcu nie usłyszałem, nie? Słuchawki, wiesz, dobrze by tu miały. Tak, tylko... Boże, myślałem, że to w grze, to ty byś się bawił. Ty, a może to oni, może oni to krzyczą właśnie, jak tak nas znajdują, wiesz, taka ekipa... Boże! Obiad! Ale bez hidus teraz... Dlatego zawsze taką kopitkę mają, kurde, która tak tu się drze, i wiesz... Świątek, przewróciłeś sanki. Oj tam, damy radę, zaraz je ustawimy do... Pijany domu. Driver, do domu, ty! Wow, wywaliło mnie do góry! Lecę! O, a, widziałem. Jak dobrze. Dobra. Czy czemu zabierasz takie niepełne coś? No bo ja je obracałem tylko do ten, no. Do góry, znaczy do przodu, no. Do przodu, do tyłu, w górę, hej. Wierzę ci, ja ci wierzę. To się cieszę, chociaż... A lewo, na prawo, w górę. Dobra. Ale miałem stresa. Ja idę tam teraz do was. Jeszcze. Co, ubierałeś prawie? Jak się cieszę, że ta gra to taki Minecraft, nie? Dosłownie. Lecę do 100 metrów w górę, wpadłem do wody, żyjesz. No w sumie, prawie realizm. No. Że normalnie jakbyś tak wpadł do wody, to byś pierdutnął jak w beton, nie? Dokładnie. Albo tubelka leci, proszę pomóc. Proszę pomóc. Pomóż. Jak? Ale nie, czekaj, pójdź na chwilę, Sanki, pomóż tu. Gdzie? No bo się katula ta, co leży pod moimi nogami tutaj. Tak, a, pod twoimi nogami. Ja sobie idę. O, czemu idziesz? Nie pozwalam. O, ale idę sobie z tym, z logami. Dobrze, a w ogóle to pozwalam. Panowie, zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Dzięki. Jeszcze kurwa tak niefartownie mam na imię Adam, nie? To już w ogóle. Czemu nie fartownie? Drzewo spada na mnie. Czemu nie fartownie? Przecie... Wiesz, ja ile ja już rymów słyszałem ze swoim imieniem? Tak? Tak. A ja na przykład żadnego. Da, ja już słyszałem, że haha, jestem Adam, poruchami spadam, tak wiesz. Takich cwaniaków wiesz tyle. Tak było. To jest, jak masz AM na końcu.
No, stary, ja wczoraj słyszałem wielką kompilację kurde, rymów o Michale, więc wiesz. Więc no, nie masz się co... Już widzę w komentarzach te rymy wszędzie, nie? Teraz tutaj pod odcinkami. Ja pierdzielę. Dobra, macie widzowie zadanko. Do każdego imienia, proszę bardzo, rym. Rymowanko. Jakby ktoś się wiedział, ja jestem Mateusz, tu macie Bartka, macie Michała i Adama, proszę bardzo. Ej, polecam iść naprawdę już do domu, bo zaraz jak się zlecą. Dobra, jeszcze tutaj sobie w takim razie... No, bo... A, o, tu już jest gotowe. Tu jest zrobione, ja zabrałem tylko jedną sztukę, bo tutaj widzę... O właśnie, tu jest jeszcze kilka szparków. Już, lecę, biegnę w ogóle. Mówię, patrzę, widzę. Dobra, weź właśnie. Mówię, patrzę, widzę. Takie rapy. Elegancko. Cholera. Idę do domku. Normalnie. Pędzę. Bo nic nie widać. Normalnie dream. I hopie. Tutaj jeszcze kilka. Gitar, znaczy siema. Świecę wam ogniskiem, żebyście widzieli, że tutaj jest ognisko. A, dziękuję. Ja dobra, już się kosteczki są. Zeżarać na razie nic i wody też nie pić. Nie? Dobra, tak. To rano się robi. To się robi, bo w nocy ci zżera energii straszne, także do. A no w sumie tak. No, także zapraszam tutaj do ognia. Dobra, Zetka. Czy do ognia, no tutaj. O, proszę bardzo. O, no i gitara. Zał, ktoś mnie kopał przez noc, no. Spoko. Ja tylko pierdziałem. Tylko. Mam nadzieję, że nie spierdziało. Zabierzcie jeszcze sobie z garnuszka tego. Lepiej drzewny. Dresap? Żywicą, o. To się pociągnęło. Dobra. Ale patrzcie, jaki ładny tu mur. Jeszcze tylko 422 logie, to easy. Nalajcie. No, właśnie najdłużej nam zaszło teraz na tej jednej części, ale jak tak no, będziemy kopali tam dalej, to... trochę jechać daleko, no. No. Dobra, czekaj, to teraz z której strony pojedziemy? Możemy teraz no, od góry to łatać po kolei. Tylko no, właśnie no, nie łataj, no, no. Bo musimy mieć jeszcze przejazd z sankami, nie? Żeby gdzieś dalej ten... Znaczy... No, aha, dobra. Teraz coś zostawię. No właśnie czekaj, tak tutaj będzie, nie? To tutaj... Tutaj pod górę trzeba po prostu jedną jakąś szparkę zostawić, tak żeby można było przejechać. Znaczy tutaj tak drzwi są co chwilę, więc wiesz. No niby są, dobra. Pamiętam, że z sankami drzwi i sanki po prostu nie chciały ze sobą jakby współgrać, nie? Aha, to i mogłeś nieraz zostać wystrzelony, kurde, w no, kosmos. Pamiętam. Nie wiem, czy to już naprawili, czy nie, ale coś czekaj, czuję, ja bym wolał w sumie nie ścinać. Szczególnie sanki już lepiej chodzą niż wcześniej. To jest strona, a czekaj, a ja nie mam żadnego ekwipunku. Chodź tu ktoś do mnie, a tu będziesz ja właśnie miał drewo. Dobra, Hunter, jak chcesz, to dawaj do mnie, to będziemy... Dobra, to no jadę do ciebie z sankami. Weź ścinaj tak na wprost tego może muru, dobra? To jest trochę właśnie ten... nie chciałbym na wprost muru, bo boję się, że gdzieś coś tam się, wiesz. Ale na razie nie jest porobione, o, więc easy. Aha. Bo tu będzie spadać, to no, no momento, zaraz tam będę obok dobra ciebie już. No momento, weź tylko ścinaj, a ja będę ten zbierał. Pokaż, pokaż. Polera, tylko to jest... W sumie czekaj, bo ten mur nie jest zrobiony, to ja mogę... No nie, właśnie model dlatego tutaj możesz easy... Dasz radę, chodź tutaj, tutaj jest duża luka. O, dobra, mam. Albo w sumie ja będę może znosił od razu to drewno od lewej. No i tutaj o, trzeba... Jak jest gdzieś bliżej, to... Te tereny zapełniać. Dobra, to ty jesteś budowniczy, bo ja to kompletnie się nie znam na tym i nie dobra chcę popsuć, a ja będę się bawił dalej w tego, okay, w bobra. Okej, jak tutaj z drzewa pościnasz, to ja będę widział. Teraz trochę zasłaniają. Dobra, i gitara, dwie ekipy i będzie piknie. No, dobra, my zrobimy tą jedną część, tamtą drugą i się spotkamy na środku, nie? Aha. To będę rąbał drzewo w stronę tego, w stronę muru. Mhm. Zbudujemy nasz dom na trawie. Tak. Tena nie gra, rogi. Ewentualnie na wodzie później, zobaczymy. Zrobaliśmy prawie wszystko. Dobra, jako że to i tak jest daleko, to ja będę to zapomniał na maksa. Być, do rymu to musi być zrąbaliśmy wszystko prawie. Aha, no to dobrze, nie powiem, aha, no tak, dobra. I kuźwa, a nie mamy nic. Trawy dużo. Ale muru nie ma wciąż. Dobra, ty, Lizard, mam po prostu epicki mur, trzeba go zrobić. Jaszczurko kupia, tego drzewa już nie ma, gdzie ty się wspinasz? W tych drzwiach jest dziwne tak to, że ich się od zewnątrz nie da otworzyć. Jednak nie zamknąć możemy dopełniać do końca, bo właśnie drzewo rozwaliło nam mur. To? O ja pierdekam. Gdzie jest crafting, gdzie jest crafting? Wam, tak? Custom building... Wam rozwaliło, tak? Czy co wyżej się? Tak, nam rozwaliło tak, bo się wzięło. No ja tutaj ścinam akurat w miejscach, gdzie ten mur nie jest skończony, więc wiesz. Easy, ja będę tak patrzył. Nie bało i się zepsuło. Żeby było dobrze. Uwaga, będzie do ciebie leciało.
Ty bez kidu, no ta jaszczurka wisi w powietrzu, no ty jesteś jakaś chora psychicznie. Uważaj, bo leci do ciebie, przesuń się w prawo! Dobra. Panie, bez lejepy. Zebrało, zebrało, dobra. W ogóle idę na satę. Spadaj, spadaj stąd, spadaj stąd! Gównia tam nom, 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 nom. Ty! Stary, on biegł na mnie i aż mnie, i mnie przesunął, jakby z nim jakby pobiegłem. Nie wiem, dziwnie się tak zrobiło. To nie sunąłem po trawie dosłownie do tyłu, nie? Taki zrobiłem, nie wiem co to. Czepił się ciebie? Ty szmaczarzu jeden cholerny, bo cię zaraz... Daj człowiekowi pracować, kuźwa, no! Jeszcze drugi przyszedł, kuźwa! A, wyleciał jeden. No, ty... Mistrzu! Mistrzu złocisty! Zniszcz się może, co? A te chłody są poukrywane, ja pierdziurę. No, idź, śmieciuru! Tutaj masz po drugiej stronie też tego muru. Tak. Sporo tych. Spoko, jako że jesteś trochę dalej, to już mogę to uzupełniać. Jakby coś to mogę naprawić, bo przed chwilą naprawiałem murek. Wow. Także bez lipy. Wow. Przed tutaj Fajfus jeden. Szybka zmiana. Dobra. Ty skurczybyk ukrył w lesie. By to mi kuźwa przeszkadzać mojej pracy, goddammit, ja tu kuźwa uczciwie pracuję, śni na drzewo. Chodź tu, gry, w ogóle cały czas. Brzydły. I po koszpirach, Hunter, może nie celuj w mur tymi drzewami, okej? Okay? Jednak dobry jest ten pancerz ogólnie, bo mnie parę razy piznął, nie? Ale życia mi nic nie zleciały, tylko troszeczkę pancerza. No gorzej jak ci spadnie chłod, znaczy drzewo na ciebie, to no cały tak, pancerz. Tak. Nie, no to i na drugą stronę. Halo, ja tu cały czas słyszę... Ale tutaj w ogóle... Kuźwa jesteście. O Boże, jak tak, bo ja nie widzę gdzie te twoje drewna są, wiesz? No właśnie, tu jest tyle tych liści. Ja czuję, muszę iść oddech. Wykarczować to. Czekaj, podoba ja mi się to wybiorę. Spokojnie, będziemy tyle drzewa potrzebowali do wszystkich projektów, że wykarczujemy pół wyspy. Tak, tylko tu wiesz ile liściejów jest? To jest nie, krzak no, na krzaku, ale nie? Też dobrze, bo dzięki temu patyków trochę jest, nie? Dobra, czekajcie, czy tutaj... Pyk. Może ile tutaj liści jest mam. Zrobione całość. Nie wiem, kuźwa, trzeba było jakąś kusiarkę se załatwić, czy coś do tego. No, przydałaby się. Normalnie dobra. Tutaj tyle tych... Ja. Liść na liściu, nie? Człowieku, a teraz sobie wyobraź, że to wszystko to konopie. Wiecie co? Wydaje mi się, że ten, że już w grze jakiś czas temu, jak dodali chyba tą LJ, trzymałość bodajże, LJ, możesz spokojnie nie? Troszkę dalej, bo tutaj już tak ścinasz w miejsce, w którym zaczynam łatać. Karczujesz dalej? No. Bo widzę, że ten, wytrzymałość troszeczkę mi się podniosła w mojej postaci. Takie mam przynajmniej wrażenie, no bo ścinam cały czas i nawet przez chwilę jeszcze nie odpoczywam, a jeszcze walczyłem w trakcie, nie? Bo kiedyś tak nie było, kurwa. Kiedyś to człowiek co chwilę był zmęczony, nie? Łatwy, soluwa. Tam tak na spokojnie, nawet jak tu łatasz, bo ja jestem na tyle daleko, że potrzeba nie ma... Po prostu, żebyś bardziej tam w ich stronę jak gdyby przeszedł, po prostu, żeby nie było trzeba aż tyle latać, nie? Aha, o Boże, no słyszałem. Ale to zawsze z tankami można przyjechać. Co słyszałeś? Dobry, słyszałem. Damy radę, dobra. Drewna nigdy za wiele. Zrobiła takie rechut. Później będzie można pozwolić rechotek? Do naszych... Kurde, alkohol. A mam full. Później mówię, z 3-4 osoby z tankami normalnie i hejo, nie? No, dobra. Każdy po 8 lat. Ohohoho! Co? Teraz żeś zaryzykował, bo czubek już haczył o drewno. O, ty gadasz. Więc tak, już było na ryzyku. Okej, teraz drugą stronę ścinam, nie? Easy. Będzie leciało w drugą stronę? Halo, w stronę. Leci w drugą stronę. Teraz w bok bardziej leci, nie? Tak dobra. Auuuuuj! Wow, jak belkę wyrzuciło. No, czasami tak się... Ale to spokojnie w drugą stronę możesz ścinać. Znaczy, że obrócić się... No to ja tak w bok ścinam, żebyś miał... Ale od tej strony, żeby, bo tam już będziemy przewozili. Tak? Aha. To już teraz za późno chyba trochę. Coś chciałem powiedzieć, ale mi wyleciał z bani tak nagle, tak nie powiesz, a ja okej. Okay. Ale i tak wspomnę o tym, he. Kiedyś na pewno. Twój mózg powiedział nie. Nie powiesz. Nie się dzisiaj mózg pod... powiedział ci stop, he. Mózg jest strasznie, strasznie dupną częścią głowy ogólnie. Bo wiesz, jak chcesz spać, to ci mózg mówi nie będziesz spał. Idź tworzyć. Takie, no dosłownie, takie teraz nie będziesz spał, teraz będziesz robił coś innego. Nie, mówię, ty ja chcę spać. Nie będziesz spał, kuźwa. W ogóle na co są potrzebne liście iste i patyki? Nie mam pojęcia, ale do też wszystkiego. Mi pokazuje. Patyki, no do różnych tych. Nie, Hunter, nie celuj w mur. Trafiłem w mur znowu?
No, ale na szczęście tu jeszcze nie był zbudowany. O Boże. Ja właśnie tak postawiłem, żeby tutaj właśnie te logi tak poleciały przy tym. Mm. Wow, wyrzuciło mnie. Gdzie? Staniała mi w powietrze. Dobra. No to wiesz, ja to już robię do końca, żeby później nie latać, nie? Okej. Okay. Możesz tam trochę dalej, wiesz? Po prostu. Powiem wam tak, życie Drwala to musi być strasznie kuźwa nudne. Tam człowieku. Stary, cały dzień rąbiesz to drewno. Normalnie. No, ja pierdzie. Znaczy wiesz, z jednej strony fajnie, no łapy to masz kuźwa silne, jak złapiesz kogoś, kurde, to złamiesz mu rękę chyba, nie? Masakra jakaś. Dzień dobry, jestem Andrzej. Ała, złamał mi pan rękę, co pan robi? Nie, ale to nie ma się co śmieć, jak ja raz się kiedyś przywitałem z takim Drwalem, nie, bo tam widziałem jeszcze taka koszula tego, nie, to jak mi przecież złapał łapę, no to przecież myślałem, że mi kurde ją wykręci od razu, nie? Te panie tylko nie wciskaj, panie. Tak samo jest na przykład z, kiedyś mi ten dziadek opowiadał, że pracował z gościem, który pracował w młynie i wiązał te worki wszystkie z mąką, czy tam z tymi. No to też przecież syła. Dole, człowieku, jaki to chwyt trzami, żeby to tak związać porządnie. No tak, tak. Ja potem wydaje się to, kurwa, sznurek normalnie na gołej łapie, sznurek. O, wreszcie się zmęczyłem, stary, ale długo się męczyłem. Bo widzisz, no dobrą kondykę masz. No bez kitu. Ale tu belek leży. Ej, chłopaki, jak skończycie, nie? To tutaj z saneczkami normalnie można przyjechać, bo tutaj naprawdę tego ja tu jedne drzwi w ogóle zostawię otwarte, bo no, może być lipa później z wejściem. U nas Hunter też działa. No dobrze. Ale co działa? No, no, że ty tak działasz. No się z belkami. Podzieliliśmy się na dwie drużyny. No tak, to nie jest dwie osoby rybią, dwie osoby... Pierwszy rąbniczy tego powiatu. Pierwszy rąbniczy. No. Rąbniczy. Głosujcie na Adama, wyrąbię was wszystkich. Coś czuję, że powolutku chyba będą memy powstawały z tym, tak? Wiesz, chciałem po imieniu tak jak wiesz, jak są te wybory samorządowe, takie różne, no nie? No. Głosuj na Adama, nie? I hasełko jakieś, niekoniecznie zrymowane, ale hasełko. Ważne, żeby mieć cele. Piątek, bo ja nie wiem, czy ja w dobrą stronę ścinam, nie? W dobrą, tylko tak, wiesz, no nie ryzykuj. No staram się bok bardziej. Ty ryzyk, bro. W ogóle jak widzicie, może, prosiłbym was w sumie na pewno, jak widzicie bardzo blisko jakieś drzewo płotu, to żebyście je od razu ścięli i usunęli korzeń, bo no tak, później tak. Może być z tym lipa. A tak niepotrzebnie po prostu stoi. Nie wiem, jak się usuwa korzeń. Bijesz normalnie siekierą w korzeń. No. Ale co, że może tam wyrosnąć na tym, na murze, czy jak? Może nie tyle na murze, ale po prostu może, nie wiem, przeszkadzać, jak postawimy akurat tutaj wieżę, bo nie zauważymy korzenia, nie? To ja rozwalam korzenie. I będziemy patrzyli przez drewno. O, co słyszę? Rozwalam korzenie. O, dwójeczka. Tutaj takie... Tam wszędzie logi leżą, ale to ładnie, te wzgórze. Ja szukam logów, bo tu mamy takie krzaki, że to ja pierdzielę. No to jak chcesz, to chodź. Nie. No to naprawdę jest tego sporo. Ty już, ja Hunter, możesz właśnie znosić to zamiast ścinać, bo tego jest naprawdę tyle, że po Ezio. A na razie te korzenie ścinam, skoro już o tym wspomniałem. A mi się cała stamina odregenerowała i mogę dalej sobie rąbać. Dobra. Wróciłem do ciebie, to poskładać, bo tam już niestety, ale lukę zrobili. Jakim cudem to wstało, gówno? Co, wstał i cię bije? No. Nie dobiłeś go. Ale szybkie, kurde, budowanie, ja pierdziule. Pamiętaj, stary, trzeba go dobijać 20 razy. Przecież ja go rąbłem ze 3 razy jeszcze po tym, a on tak minutę leży i nagle no bo oni tak no bo się wiesz, zregenerował, dlatego ja ich biję, aż się nie zaczną rozpadać na kawałki. Dosłownie, bo to są mendy, to są kuźwa potwory. No ten też jeszcze żył Hunter tutaj, co go bije? Takie fajfusy. O, jak głowa odpadnie, bądź ręka, to jest wtedy dobrze. Tak, to jest pewnie, że nie wstanie wtedy.
Dobra, o, ty LJ teraz wycinasz to z okolic muru wszystko, tak? No jestem w ogóle koło kandera teraz, nie? Bo tutaj dobra, też dobra. To weź tak przejdź właśnie po najpierw zewnętrznej, później po wewnętrznej. Wszystko co jest tak, uznajmy umownie w okolicach 2-3 metrów. Ura, możesz zagrać w gry udostępnione przez Vertes. A przecież nie gram, dlaczego to się pokazało? Nie wiem. Pewnie jakbym chciał faktycznie zagrać jakąś z twoich gier, to by było, nie, nie możesz. Będzie to na cholerę mi piszecie, że może. Okej. Okay. Moja pierdziule, to teraz będziemy mieli troszkę do zwożenia. Czemu? Bo tutaj gdzie ja jestem już jest wszystko wybudowane. No stary, sanki i heja, no co? No właśnie chcę, tylko się zbudowały, nie mogłem ich podnieść. Tam już zebrałeś wszystko? No. Co? Tak, zebrałeś wszystko, nie wiem czy połowę nie. tego zebrałem. Świątek pojechał ze sankami, ale widzę, że ze sanki podążają za nim dopiero po paru minutach, nie? Ja zgubiłem siekierę, tak nosiłem. Dobra, czekaj. Czy tutaj... Aj, wózek, nie wywracaj się. Wow, ty dobrze, mam dużo tutaj. Dobra, tu jest... Tego klejącego czegoś, bo się mur porozpierdzielał. Możliwe, że jak ten, jak niszczyłem... No, a może ja, bo ja to też gdzieś niszczyłem i tak, tak się zamachnąłem. Dobra, a zrobił byki sytwipa, cwaniaczek. Ja tak patrzę, że potrzeba jeszcze 240 coś i się myślę, kurwa, gdzie? Przecież tu wszystko jest zabudowane. No, u nas jest dużo niezabudowane, wiesz? To się opierdzielacie. O, dobra, zabiłem go już na pewno. O lol, dwa jaszczury na jednym drzewie. Ale to jest zapełnione. Na siebie. Piątek, wiesz co, czekaj, ja zrobię jeszcze jedne sanki, jak masz patyki, to tu dożyć, nie? Mam tylko dwa, więc... Weź go sobie zjedz. Ale tutaj jest dużo tych drzewek, to zaraz. No, zaraz zrobię. Dobra. Zrobię tam mincie. Ale wy nie widzieliście tego, to było zarąbiste. No to może się podziel, kuźwa, co tam wyszło. No. Dwa komodo były na drzewie, no nie? Pieprznąłem w drzewo, dwa wyleciało od razu nieżywe na boki. No widzisz. Tak śmiesznie. Uważaj! A też myślałem, że tam jest drzewo, a tam drzewa nie było. Hunter tak. Krzyczał, Boże. Dobra, brakuje ci tylko 8 styków. Idę, już mam je. Chyba, bo to jest dużo już muru, wiesz, zabudowanego. Dobra. Nie będę robił ze strony muru, tylko tak obok. Super. Ile jaszczurki nie brałeś ich? Czy będziemy powoli wracali tam, wiesz? Bo tam nie wszystko znalazłem i tak dalej. My tu już wam pomagamy. A ja nie zabrałem, bo miałem pewno. Dobra, to leci w tamtą stronę w takim razie. To drzewko. Dobra. Delikatnie. Dawaj. Dobra. I Świątkowi na głowę. Ale mi zjechało. Nie. Ja nie potrzebuję. Głową zahaczyłeś. Taki kanciasty łeb, mu to zahaczyłem. Gdzie to leży? Gdzie to leży? Dobra, leci kolejne drzewo. Tylko safe. Ciepło. Dobra, teraz to drzewko. O, tutaj jeszcze jest luka, widzę. Dobra, to ja sobie wezmę, tutaj będę rąbał. Bo póki mur nie jest zrobiony, to mogę uderzać tam drzewem, nie? Żeby to leciało. Tak, ale... Ale jak uderzył zrobione, bo na przykład jest więcej koło siebie, to już przypał. A tam staram się kończyć co nieco, ale tutaj do ciebie dobiegałem, bo nie wiedziałem, gdzie to jest. Znaczy, gdzie już jesteś. Mhm. To po drodze coś tam zalepiałem. Dobra. W drugą stronę mi zaczęło, bo się uderzył od tego. Od tego farfocla, kuźwa. Nie zauważyłem. Ty ale to tak nieważne, w której ci się zacznie. Po prostu w którą stronę ścinasz, w tą poleci. O, właśnie uderzyło mi od tego, od drzewka, które już było i wróciło. Kuźwa. To wszystko twoja wina, Sarna. Wina sarenki. No, dokładnie. Co mnie blokuje? A, korzeń tu. Hum. Ała! Proszę, LJ mówię, co robi? Halo, LJ? Halo. Jest. Kto tu biega, właśnie? Ja jeżdżę sarkami. Halo, proszę pomóc, bo ja ten... To jak się zamyka co te drzwi? Ja mu robię, człowieku? Od wewnątrz tylko można. Walcz, bądź z jednej strony. Dobra, to jest akurat właśnie dziwne, że drzwi tylko od jednej strony działają. Rozepnij koszulę, kuźwa go tam włosami z klaty, pizni, wiesz.
I tu jedna belka tylko została? Niemożliwe. A nie, jeszcze są. Uhu, okej. Chciałbyś, żeby jedna belka nie została. O, kopanie. Nie dowiesz, jest jeszcze robić. Bo się zastanawiałem, nie tyle pościnałem się, gdzie te belki, kuźwa, nie? Już z tej strony akurat się pozbierała. Jeszcze druga strona jest. No, składaj, dobra. Daj, Jeffko! Ale patrzcie, nie, mieliśmy... na mur leci. Nie, ale bez kitu, tutaj jest burz spory. Stary, mieliśmy tak, 420 ja logi, teraz mamy 180 już ponad. No, bo mówię, tam ta część była najdłuższa, no nie? Ja wezmę teraz poniszczę jeszcze. Teraz to na la... A teraz tak naprawdę jest zwożenie logów, bo już pościnane praktycznie i ten. To jeszcze dużo zostało. Ci kolejne. Gdzie to działa? Ja już się biorę za kolejne. Widziałem, jakieś drzewo się opierało o mur strasznie. Opierało się, no bo zmęczone było, malutkie drzewko. No, daj mu odpocząć. Oka. I pięknie. O, jedna belka zrobiła podwójnego Becky Sitflipa. Becky Sikifiki Miki? Dokładnie. Zawsze zastanawiam nad tym, gdzie zostawię kuźwa sanki, przejdę pół metra i już ich nie widzę. Nie wiem. No życie, no. Dobra, tu ogólnie koło mnie została chyba jedna belka i koniec. A nie, jeszcze tutaj parę. Od wewnątrz nie sprawdzałeś, Boże, LJ, tych nie, nie sprawdzaliśmy. Korzeni nie sprawdzałem. Ja pójdę zaraz, ogarnę, ale jeszcze Boże tutaj, bo dobra, tam jeszcze jeden kurs bycia trzeba zrobić ogólnie. Kapów. Bo ja tutaj musiałem też... Kamień mnie zablokował, kurde. Niszczyć drzewko tuż przy. Kupi kamień. Tutaj jeszcze dużo jest do tego. Jadę do was, chłopaki. Dobra, to już nie celuję, bo ja tu już jedno dokończyłem, dobra, wiesz? Dobra, ja to już ciemno znowu. No, ej, no halo, ciemno. Co mnie zablokowało? Kurde mać. Boże, tu nawet najmniejszy kamyczek cię może te sanki kuźwa zablokować. Przecież to są takie wielkie sanki, to ja bym tym kuźwa wszędzie jeździć, po asfalcie nawet. Ale kółek nie masz. No to co z tego? Siła mięśni starej ciśniesz, pchasz i wiesz. Siła mięśni. Siła masa moc kiełbasa, nie? Siła konia masa słonia. Ciemno. Jesz tą belkę! I czym szwarcenego. Leci kolejny. Jestem za tym, że możemy iść już do domu. A nie, do wody. Jeszcze moment, jeszcze ostatni kurs, bo jeszcze jest jasno, jeszcze nie będziemy mogli spać. Jeszcze nie będziemy mogli spać, jeszcze trzeba tego. Ajajaj, nie, pływam, dobra. Get to the chopper! Get to the chopper! Tak beznadziejnie lecą. Come with me if you wanna live. No pływają sobie. Panie, daj te belkie tu. No. Aha, czekaj, bo ja mam przecież latareczkę. Zapomniałem. Latam kuźwa po ciemku jak ten... Ale już ładnie, jest tylko 140 zostało. No. Ale to jest mało! Easy, damy radę. Gdyby nie tamta jedna ścianka, to już byśmy mieli zakończone teraz. Możemy spać, chodźcie, chłopaki. Chodźmy spać. Dobra. Day. A gdzie jest wejście? Z moją zapalniczką. Gdzie jest wejście? A, chłopaki, nie wiem gdzie jest wejście. I tam gdzie domek. Drzwi są, tuż przy drzewku są otwarte drzwi. Okej. Zamykamy. Zamknij. Oje, zamknięte drzwi, takie. Ej, zmęczyłem się. Ten nie, ktoś mnie wyprzedził, biegnie jakaś... ostatni. Potwory mnie gonią. Gonią cię czy nie? Nie. Po co mnie oszukujesz? Do góry. Tak, dla peki. Dobra, i ja... O, ja co jest nie tak z ogniskiem naszym? O, tak trochę towarzysza. Coś śmierdzi z dołu. Witam towarzysza. Ty dobry, witam. Witam towarzysza numer 2. I witam towarzysza numer 3. Co to za spanie? Dzień dobry, siemano. Proszę do spania. Ja, udało się, zapisujemy. Dobra, kończymy to, to jeszcze czy już kończymy? A to, to... Jak wolisz. Nie wiem. Ja, tam jeszcze belki tak... trochę leżą, nie? No i już mamy... Idziemy. Chociaż te belki co leżą, pozbierał i... Idziemy. Ultra, damy, hiper, damy, mega, damy. Forest, odcinek. Aj, trzeba zjeść i się napić. Ale ludzie pisali właśnie u ciebie, Bertes, że co? Jeszcze trochę i będziemy dwugodzinne odcinki wrzucali z Foresta. Czemu nie? No, Forest to jest taka gra właśnie, że to się tak robi, no. No, szczególnie jak mamy teraz takie questy. No. Dobra. A gdzie te sanki? Sanki były gdzieś tutaj. A wiem, dlaczego to były zielone zwierzaki, bo mi się psują we krwpunku teraz. Co ty gadasz? O, tak, no, tak. Jak za długo, to się tak sobie myślałem. Ja już se królika w kieszeni nie poczymam za długo. To szkoda, no, ogólnie. Królika. A czy możesz go zjeść, tylko mniej ci tego jedzenia doda.
Aha, no ale będzie śmierdział, nie wiem, to... Ja bym to nie chciał takiego śmierdzącego jeść. Jak on będzie śmierdział, to możesz... No, o, taki jeden. Mi chyba się już właśnie zzieleniał troszkę. No. Zzieleniał. O, znalazłem wózek. Otrzymaj ode mnie też, masz dwa tam jakby mnie. Coś. Wózek? Z dzieckiem, czy nie? Nie, pusty. Porywamy. Kładam generalnie wszystko, co mam. Już zjedli. Ale to fajnie, tak. Tak, tak. Belka leżała na środku działki. Tego muru. Co? Ta strona tylko tego muru nam została. No ja tu jadę właśnie trzeba z tej strony. Dobra, widzę. Tylko mnie kuźwa kamienie hamują. No głównie tam, gdzie my z Hunterem byliśmy, to tam jest najwięcej do roboty. No tam no, najwięcej, ale tutaj widzę, też trzeba uzupełniać troszkę. Nie denerwuj mnie, tylko jedź tymi kuźwa sankami. Dobra. Tym masz problem? Cię pizdę zaraz. Dobra, jedz. Zaraz w dziurę staniesz. No kuźwa, nie w tę stronę przecież, no. Dobra, jest git. Weź tam zabieraj. Lekkie obrażenia jakby jeszcze dostawał przy tym, przy okazji żarcia tego zielonego. No. No bo śmierdzące. No. Itram. To jest jeszcze jedna. To jest jeszcze jedna. A to ci tam, czy nie? O. Czekaj, taksówka. Dobra, jedziemy. Dobra. Kurde, słabe to. Ja biorę wózek i... Musisz jechać ze mną. To ty tam LJ sobie dasz radę, nie? Od tamtej strony już. To sam mam ten? No ja tutaj skończę to, bo tak naprawdę tutaj niby odeszliśmy stąd, a tu jeszcze troszkę do roboty jest. Więc też tutaj porobię. Dobra, teraz te strony będę rąbał. To se pościnam tutaj. Jakieś dziury pozostawały po nas jeszcze. Jak zobaczycie, że liczba belek się zwiększyła, to się nie przejmujcie ogólnie, nie? To nie moja wina. Naparzasz tak, tam w mur? Tak, ze 119 na 1119 będzie. Cały mur naraz, nie? Taka reakcja łańcuchowa poszła, nie? O Boże, drzewo pierdolca dostało. No tak już bywa z drzewem. Co to drzewo? Nie, tu tak akurat, mu w którą stronę ścinam, to tu mur... Sarenko! Jezus Maria, zabiłem sarnę przez przypadek. Mięso! Stary, rąbię drewno, podchodzi se sarenka. Dostała raz, zamiast uciekać, to stała w miejscu i drugi raz. Takie, tak mi dobrze, tak mi rób, kurde. A ja wiem, dlaczego tak się dużo sarenek zrobiło, lizardów i królików. Czemu? Bo mięso się psuje. Aaaa... Jak pierdol. Może być. No to jest najlepsza moja teoria. Do tego. Good rozkmina, my friend. O bo! My friendy. My friendy z Ali. Miedika. O Boże. Bo bym nie wiem, że tutaj. Co ci się stało? Bo mnie biją we dwójkę. Jo, tak a we dwójkę cię biją? Prawie... Kurde, mnie zabijają. Nakładaj szalik, wyjmuj beja i lecisz. Właśnie tak... Nie wiem, czy łysy jestem. Nie wiem, czy mam swoją moc. Jesteś łysy. O, okej. Okay. A żeś pierdyknął tym? Masz tę moc, masz tę moc. Bo mam tutaj trochę tego, to będę tak rzucał ci. Ej, tylko 100 logów stary. Jaśne. Sztuwa, idę zepsuć tą sztuwę, zobacz jak ją psuję. O, ja też. Już tylko 96, a tu jeszcze la bomba, panie. La bomba. Dawaj, biegnij, kurde, zmęczony. Wiecznie zmęczony. Kończymy imprezę. Nie, no był quest, żeby dzisiaj to skończyć. My to dzisiaj kuźwa skończymy. My to skończymy. Ja no tak. My to ewentualnie zostawimy specjalnie jedną belkę. Nie. Bo mnie będzie kusić i tak to kuźwa zabuduje. No znowu żeś się zmęczył, panie. Przydałby się w tej grze Hulk jakiś taki, który weźmie takich 5 belek naraz, nie? Hulk! No jakieś takie ulepszenia by się poprzydawały. No. Zresztą, no kurde, żyjąc na takiej wyspie na pewno się lekko wyrabia człowiek, więc no powinny no, być jakieś powinien takie... No, powinien wykoksić tutaj, stary, kurde, żeby tachał. Spójrz na Aroła na przykład, nie? No. Ja bym chciał tak jak on, kuźwa. A co mnie zastanawia, ten aktor to normalnie jak są te scenki takie różne, jak on tam ćwiczy, to nie jest jakiś kuźwa podstawiany, bo to kuźwa normalnie. No, tak normalnie. Także no i to mi się podoba, nie kuźwa. Bo na tym, na Facebooku robi live nawet siłownie, wiesz? No. I to mi się gościu tym bardziej podoba. Ogólnie jego taki charakter mi się podoba, taki widać, taki jak się wpatruje w ciebie, to nie wiadomo, czy się chce zabić, czy cię kuźwa, nie wiem. A tu się okazało, że on się uśmiecha, nie? Tak, dokładnie. Ale nie wiem, spoko, ja go polubiłem bardzo, nie? Ja chciałem powiedzieć, że zobaczyłem. A ja ci mówiłem, oglądaj Arrowa rok temu. No nie, ja się dopiero też niedawno tak naprawdę do seriali jakoś przekonałem też dodatkowo.
Zawsze jednak, no. A nie, dobra, nie zniszczyłem muru. Nie, to wiesz co, wiesz dlaczego się... O nie, dobra, tam nie ma. Wiesz dlaczego się przerzuciłem bardziej na seriale, takie seriale? Bo mi się moje kochane serie skończyły anime niektóre i niestety... I płaczę tak koniec strasznie. Już nigdy nie no będzie, nie drzwi tego ryja, głupku, tutaj. Ja ci podeślę, Elba. Boże, ty wężem jesteś, czy co ty? Oglądałem walkę ostatnią z Naruto, kuźwa, no to myślałem, że się poryczę, nie? Myślę, kurda, no tyle lat, A to Shippuden już się skończył? No jeszcze chyba jeden albo dwa odcinki zostały, już będzie przerwa jakby i będzie ten, i będzie ta nowa seria już jakby nowego pokolenia, nie? A tych dwóch tam umarło w Naruto? Nie. Nie? Okej. Okay. Ale stary walczyli do widziałem jakieś było... zdjęcie, no nie pisali dzięki za spoilery. Nie, 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 ale było takie mordobicie, stary. W całym anime nie było takiego mordobicia jak na końcu, nie? Naprawdę. Ja nie oglądałem. Animatorzy się w piździe postarali, naprawdę. Najlepsze mordobicie tak stwierdzili, że koniec, no nie? Tym pierwszym. No wiem, no, nie porównuję innych tam tego. Było... No tam było bardzo szybko i bardzo mocno. 20 tysięcy uderzeń. I ja tam myślałem, 5 odcinków kuźwa, jedna walka, tak no nie? Tak, ta, o, 5 odcinków, kuźwa, to było po 20 odcinków nieraz, nie? Dlatego wrzucają na YouTube na przykład full fight, kurde, nie? Tak. I wycinają no wszystko. I znowu to, Boże, ile tego gówna, naprawdę tutaj się pojawia teraz, to jest masakra. A co? No, bo co chwilę przybiega jakieś i chce walczyć. No bo ty jesteś tam od strony tego. Dawaj na ring. A ja mówię, no dobra, no to poczekaj chwilę, tylko drewno odstawię. Coś sobie innego skojarzyłem, no nie? Ale nie powiem, żeby nie było, bo ostatnio ten temat jest blokowany przez YouTube'a. Okej. Już rok temu można było tak mówić. Ale wiesz... To może się podzielisz później z nami. Tak, ale wiesz, jaki sos, nie? Dobra. Idziemy. Ej, 52 logi hopy, już jest bardzo blisko. 50. Ja tu się również staram jak najbardziej wspomóc was. Już się czaj, żeby mi zabrać. Dawaj. Olej, jak to żeda są, było tyle, a nie ma żadnego. Miałeś przewagę, bo masz hosta. Mam większy tick. Tak, dokładnie. I mniejszy ping. I zero lag. A jestem ciekaw, jaki na przykład ja mam teraz na przykład ping czy coś. Szkoda, że nie można tego tak sprawdzić w tym foreście. No w foreście nie ma. Dałoby się. Ty, o, jestem ciekaw, jak w CS-ie na przykład miał teraz, nie? Give me that. Ogólnie grałbym se foresta, gdyby nie to, że zrąbali update'ami wszystko. Foresta byś grał? CS-a. A co powiedziałem, foresta? Tak. Oj, to sorry, to mi się porąbało. No myślałem o... Znaczy nie, bo jestem w foreście, myślę o czym innym i łączę dwie rzeczy. Lecę. Ała. To żeś połączył. Ała. Widziałem tylko, jak Nick spadał z nieba. Fuck. Moje nogi. Panowie, 30 zostało. 30. Damy radę. Ja muszę się... Ała. Ja sobie mogę zrobić leki. Ja sobie robię leki. Czekaj. Ja mam pytanie, a będziemy mieli gdzie jak wrócić tam do środka? Tak. Nie kopmy tu już drzew, tu już nie drzew, lećmy jakieś troszkę dalej. Tu już nie drzew. Bo tu już potrzebne są dosłownie tylko 3 logi w tym miejscu. Wózek biorę do środka. Dobra. A tu drugi jest w wodzie. Mój właśnie w wodzie utknął. Wykoprytnął się. Nie mogę go wyciągnąć. A nie można go wziąć? Nie, czekaj. A nie, to można pić wodę, to nie. To już, no to pozamiatane. To już jest powózkowane. Świątek zepsuł wózek. Top komentarz dzisiejszego odcinka. Oj tam. Bo od razu, że specjalnie to zrobiłem. Normalnie. A nie? No to my nie mówimy, że specjalnie, tylko żeś to zrobił. No. Leci! Masz świątek, proszę bardzo, wózek, tylko nie znisz. A dziękuję. Postaram się. A ja sobie, ale wiecie co, obiecuję, za ten oczywiście. Drzewo normalną siekierą. O, to zrobię. Też przez chwilę się pomyliłem, bo jak się czasami ona tak sama wyciąga z siebie, nie? No. A mi się nie chce zmieniać, bo ona jest dobra do bicia, tylko jedno drzewo mam zamieszczać. No dawaj no! I przez cały odcinek każdy będzie tylko słyszał klikanie myszki. Albo Werteza, albo mnie. A wolisz klawiaturę? No lepiej... Ty w ogóle właśnie, bo ja teraz będę miał mechanika w końcu, nie? No. Ale tak jak sprawdzałem, to nie jest jakoś super głośne. Ale wiesz, bo to ma słuchawki. Co będziesz miał? To? To będziesz miał mechaniczną? Klawiaturę. Bo przez tyle lat cały czas ma membranowych. I w końcu pomyślałem, że kurde, no jednak mechaniki są bardzo dobre do grania. Bardzo dobre. Tylko wiadomo, no jak będzie za mocno słychać klikanie, chociaż nie wiem. U mnie to i tak zawsze mocno było słychać klikanie, bo jak się wkurzałem, no to wiesz, napierdzielam na przykład spację albo coś, nie? Także u mnie to nawet jak jest membranowa, to jest mechaniczna.
No. To by osoby, które oglądają może moje, nie wiem, jakieś cluster tracki, kuźwa, czy na Minecraftowych gdzieś tam jak gramy. Wiedzą? No to wiedzą, że o co chodzi, nie? Ej, 8 logów zostało! 8 logów zostało! Było 420, ty dawaj to czego? 500 było dzisiaj przecież. Dajemy, ja no 400, daję. Nie, 480 chyba coś było. Teraz to już te pojedyncze zostały. Cześć! Dosłownie. Leci, tutaj są wszystkie. Raz. Odejmij mi moje belki, ty złodzieju! 3 4 Mam ostatnie dwie. I? Nie! Ty chur... Ty... Brawo! Ja ci teraz tą belką powinienem... No to oddaj mi to, oddaj mi to, no, no, no. A macie jak wejść teraz? Ale mnie rzuciłeś. No lecisz tą belką, zabrał mi ostatnią belkę. No nie wiem, to się belki jeszcze przydadzą, ty je wyrzuciłeś. No dobra, to teraz trzeba im otworzyć drzwi, żeby oni weszli jakoś tutaj. Nie wiem. Otwórz im drzwi, a ja tak mamy wejść. O, tutaj mam, tutaj mam. Halo, proszę do mnie. Otworzyłem. A dobra, otworzyliście, to zamykam. No fajnie. Od zewnątrz można na otworzyć. Od zewnątrz. Yeah, mamy murek. Tylko ja, jeżeli to jest taka, że teraz tak jak idę sobie wzdłuż tego murku, to widzę momentami, że no przynajmniej jedno drzewo widziałem jak do tej pory, jest, no można powiedzieć, idealnie na murku, więc będzie z nim przypał, bo nawet nie ma go za bardzo jak ściąć, będzie trzeba zniszczyć mur w tym miejscu. Nic nie zniszczymy. Zniszczyć. Bo ile jedzenia tutaj? No to się weźmie, zrobi się tak, że no trzeba rozwalić cały mur i poprawić, no. No właśnie. No, przestawić go w nowe miejsce. Wiecie tak, co, bo tak naprawdę tak, mi się tak, ten mur nie podoba, po polsku, nie? Oj, zwaliliśmy jeszcze raz. No jeszcze raz, od nowa wszystko. Co, tak naprawdę mi się ten mur nie podoba, ja bym go w ogóle przestawił, nie? Tak, ja bym w ogóle zrobił... Myślę, żebym go powiększył troszkę. No właśnie, tak też można by przesunąć. To cześć, ja się już zapraszam na grilla, nie? Tutaj jedzenie mamy, znaczy ognisko, no nie fajnie. Mamy grilla. Głodny? Kto głodny? Patrzcie, ile jedzenia w ognisku. Zresztą, żeby co ty tam mnie męczyć, to najwyżej Vertes wyśle mi sejwa i ja poogarniam te... Chodźcie, zapiszemy grę. Nie. Znaczy nie, ja idę mur naprawiać ogólnie, nie? Chodźcie zapisać grę. Nie, nic. Nie naprawiaj, nie teraz, jeszcze nie teraz. Ja nie zapisałem gry dzisiaj. Pany, zapiszcie grę, zapiszcie grę. Ila, wtedy idę, będę mógł zmalić, tak? Bardzo proszę, żebyście zapisali grę. Biegnę. Już idę. Takim zapisiowszem. Zapis. Waiting okay. For me. Zapisałem. To ja zapisani nie, wszyscy są, chyba. Już teraz mogę? Ja czekaj, ja. Nie, jeszcze chwila. Nie. Biegnę, skakuję. Ja chcę wydupić ten mur. Już się kurde wziął. Jest za... Ktoś może mi da... Albo dobra, już w sumie nie potrzebne. Idź się zapisz, bo ja tu widzę, że źle jest. Że źle się dzieje. Wiesz, jaskinia się odpaliła. To się świeci. Halo, idź się zapisać. Tak, zapisałem się ja już. Zapisałem się również. Tak. Ja okay. Już się zapisałem. Okej. Okay. Rzucił jeszcze idealnie za szafki. Oj, coś nie wyszło. Nie pykło. Trzyma, ale nie, to był test, wiesz, sprawności muru, nie? Także trzyma elegancko, można tylko naprawić w razie czego. No to mi się podoba. Czekaj, to ja jeszcze dynamita mam, nie? Zobaczymy, czy silniejszy. No, czekaj, tak pierdyknę pod sam ten. Ale weź tam po lewej jeszcze napraw, bo... Czekaj, jest... rzuciłeś? O, się rzucił! A, nie, dobra, czyli dynamit niszczy. No, dynamit mocniejszy. Pod sam ten, nie? Brawo, Vertes! Co ty żeś zrobił? Coś mi się spodobało. Nie podpalił mi się, coś jakieś dziwne to było, żeby odstawić. Latało w powietrze, się na to patrzył, okej, a miałeś bombę, czy miałeś dynamit? Dynamit, dziwne to było. Ja kiedyś miałem takiego baga, że wziąłem, wiesz, po raz pierwszy na lewi, pamiętam, zrobiłem bombę tą klejącą, nie? Chciałem ją rzucić, ona mi się przykleiła do ręki. I wybuchła mi w rękę. To cholera, trzeba ponaprawiać ten mur teraz. No. To było ogólnie, wiesz, dobra lekcja, żeby się nie bawić fajerwerkami, bo to niebezpieczne. No. Pa. Ale spoko. Patrzcie, ale mamy teraz ładne tutaj przejście, to mi się podoba. Bardzo ładne przejście. To trzeba zrobić. Ale nie mamy szafek z lekami, z batonami, które tu były. Ale one i tak były puste. Chodźcie zobaczyć tutaj, jak sam to wygląda. Co? Taki ładny punkt widokowy. Wow. No. Narobiliśmy się. Widać naszą dzisiejszą robotę. Trzy odcinki żeśmy to budowali? Coś takiego, no bo tam w międzyczasie była przerwa na przygodę jakąś. Masakra, nie? Ale mały. Ale teamwork, ale... widzicie, jakąś ma teamwork, nie? A ja bym proponował, żeby na tym odcinku pójść zdobyć tamtą górę. I ją też zamurować dookoła.
Tak, dokładnie. Takim wysokim murem. To Świątek robisz projekt. Dobra, ty, nie ma problemu. Ej, ale bez kitu zrobić taki zarąbiście po prostu hardkorowy pomysł, czyli zbudować mur dookoła caluteńkiej wyspy, tak żeby szło od zamurowane, wiesz, żadnej pomocy, nikt nie przypłynie pomóc, bo będzie zamurowana wyspa. Ciekawe, ile update'ów było potrzebne i odrostów drzew, żebyśmy to zrobili. Tutaj to tylko, kurde, kreatywny mod by się przydał tylko, żeby to budować. Bo jest w sumie taki ten, tylko że to na singla bardziej. Że normalnie masz, wiesz, budujesz sobie projekt, jeden guzik tak, i wszystko tak, ci się buduje, nie? Spoko. A ja myślałem, że ludzie tak ładnie budują w The Forest. Nie. Nie, co ty. Nie. Znaczy nie, no projekty robią pomiędzy odcinkami, sami, no nie. Znaczy nie, jeżeli masz na odcinku faktycznie górę. Coś, to tak, ale większość to patrz na cień, zdobyłem górę. Brawo, Vertes najwyższą zdobył. Ci luju wstrętny cieniu, cień nie bije. Aha, uderzyliśmy się nawzajem. Stary, ty jak Lucky Luke, kuźwa, nie? Szybszy od cienia. Lucky Luke. Lucky Luke był szybszy od swojego cienia, potrafił go przedziurawić. No. Stare, dobre bajki, kuźwa. Oh. O, tak się to robi, patrz jaki parkour. O, hopę, to żeś teraz zrobił. A w sumie to jest dobry pomysł, bo jak będzie tam... Boże. Jak zapomnimy drzwi na przykład otworzyć, to będzie trendy wyjść. Chociaż czekajcie. Ale nie, normalnie od środka możesz otwierać. Znaczy, od środka tak, od środka znaczy, tak, ale... Nie. Chodzi mi, że od zewnątrz możesz otworzyć. No. No nie. Chyba jaskiniowiec się odpalił. A proszę pokazać, jak się to robi, bo ja nie widziałem. No prof! Stamina mi się skończyła! Dobrze! Kuźwa! Giebioromny kurnik! A, da się, no! Dobrze, rozwalali, co za typy! To ja nie widziałem wcześniej po prostu. Ale dobra, to dobrze, że da się otworzyć z zewnątrz, bo to bardzo dobra informacja. Opa, już przybiegł nam jeden farfocel, chodź tu gnoju. Ale kurde, żeby to zniszczyć to... Tak z siekiery, to troszkę uderzeń trzeba. Co za luj! Ej, no łysy poleciał nam tutaj na tego, na chatę. I drugi leci! Łysy jest! Uuu! Nie! Czek łysyk jest! Biorę! No kurde, zaczęliście rozwalać i się zaczęło, nie? O, mam problemy! Mam problemy! To jest? To ma problemy, gdzie ma problemy? Ja mam problemy, zobaczcie, bo tu trzech przy mnie jest! A ja mam jednego, halo. Dzięki kumple, dzięki. Ale ja mam jednego, halo. Kuźwa, dobrze się bawicie, mam nadzieję, że się dobrze bawicie. O kurde, czekaj, idę ci pomóc. Wszyscy idą. Przecież mówię, że... I'm coming for you. Czy ktoś może dać mi coś do picia, bo ja zaraz umrę? Ja też nie. No nie. Nie, nie mam. Może będzie tutaj. Jak ja padłem? No nie będzie. Ale jaki on duży, nie? Ale jest za to. Dobra, przydamy łby. Gdzie ty jesteś, Hunter? Aha, tutaj. Leżę, umieram! Ja umieram! Czemu nie umierać? O, gdzie jest światek? Umieram z pragnienia. A, ty z pragnienia. Okej. Okay. Chwila. Robione, który jeszcze ma głowę i nie Boże, potrzebuje jej? O mój Boże, zbudowało mnie się. Napije się wody? O, napije się wody z jeziorka. Wiedziałem, że coś cię telepało. O, dobra, już mi się odbudowało. O, w jeziorku jest czysta w miarę woda. W miarę oczywiście. Wszędzie jest w miarę czysta. W miarę. Ojejku. To co, idziemy zapisać? To? Tak. Ja już wyleciałem. Widzę właśnie, domu nie mamy, nie znowu. Spoko. Aha. Ty, co się stało? Tylko jedno takie drzewo zostało. LJ. Co się stało? Coś ty zrobił z domem? Czy ty za każdym razem musisz z nas robić bezdomnych? No masz drzewo. Masz drzewo, zajebiście. Ja was kiedyś przekonam, wrócimy do jaskini, zobaczycie. No właśnie miałem powiedzieć, że ty właśnie chcesz teraz tutaj tak potajemnie skierować... Przekabacić na jaskinie, po co tam doby, nie? A ja tam mam bardzo fajne dziuple. Ja się idę utopić. Ja nie mogę tak. Good luck. A da się utopić? Czekaj, chyba da się, nie? Da się. To idę. To na pożegnanie, utopmy się wszyscy, pożegnajmy się i pójdźmy się utopić. Chodźcie, a do jeziorka chodźcie. Ja jestem tutaj w jeziorku. Albo skoczmy do wielkiej dziury wszyscy. Popływajmy sobie po prostu. O, bez kitu, skoczmy do tej dziury. Skoczmy do wielkiej dziury, pożegnajmy się i skoczmy do wielkiej dziury. Do. Jest wielka dziura. Tam za murem. Idę. Wiecie, ja się tylko tutaj zadrinkuję sodą. Wezmę sobie mecy, żeby nie było, że za łatwo zginąłem. A ja nie mam meców przy sobie niestety. Życie.
Jest wielka dziura. Ale co, dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się podobał, ponad godzinny, zostawcie go jeszcze łapeczkę w górę, jeśli jeszcze tak nie jest. Zostawiliście na początku. Także będzie fajnie, jeśli zostawicie. Dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie, wbijajcie tutaj na nasze kanały, czy tutaj z góry, czy tam Vertes, LJ, Hunter, Bright, Świątek. Zapraszamy, zapraszamy. Ja się palę i lecę. Lecimy! Jo! Czekaj, ja odpalam. Czekajcie, ja do wody wskoczę! Ja do wody wskoczę! Lecę! Nie wskoczę do wody. Chyba czemu nie tak trzęsie? Czemu tak trzęsie? Umarłem. Ja o, też. Ja trafiłem do wody, ale umarłem. I ktoś, ale ktoś jak ktoś na wstanie. To do list updated, okej. Okay. Bez kitu, to samo. Fajnie. No ciekawe, co dodali. Dziura już działa, o. Możecie tak napisać. To kończymy. Tak. Na razie, cześć. Żółwiczek. Juuu.